W przerwie koncertu niedzielnego uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć prace wystawione na pierwszym piętrze Grudziąckiego Teatru. Autorami prac są Wojciech Rutkowski oraz Ewa Karolina Osowska. Ewa Osowska jest absolwentką Państwowej Szkoły Wyższej Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studia podyplomowe wychowania plastycznego odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Natomiast Wojciech Rutkowski, kontynuator tradycji rodzinnej, syn artysty malarza Włodzimierza Rutkowskiego, ojciec chrzestny to znany malarz koni, Czesław Wasilewski. Duet współpracuje od 2009 roku. Organizuje międzynarodowe plenery malarskie pod nazwą Mazowsze Północne pędzlem malowane.